Szczęść Boże, coś wam powiem. Dziś już nie mówimy o szabacie, ale o Dniu Pańskim. Jak wspomina święty Ignacy Antiochański, ci, którzy żyli według starego porządku rzeczy, doszli do nowej nadziei, nie zachowując już szabatu, ale Dzień Pański, w którym nasze życie jest błogosławione przez Niego i przez Jego śmierć. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że niedziela zastępuje szabat, bo przez Paschę Chrystusa niedziela wypełnia prawdę szabatu i zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu. A to zwiastuje coś pięknego. Spocząć w Bogu, zanurzyć się w Jego bliskości, poczuć każdym kawałkiem siebie i Jego miłość. Czyż to nie brzmi jak marzenie, które bardzo chcielibyśmy zrealizować? Świętowanie, czas wolny, odrobina relaksu są potrzebne człowiekowi, aby nabrał on sił do dalszej pracy. Jest to czas, który potrzebny jest też dla naszego ducha. I choć ciało i duch mieszkają w jednej osobie, to tylko życie w harmonii tych dwóch składowych daje szansę na spokojne i bogobojne życie na ziemi. Jest czas na pracę i czas odpoczynku. Mamy jeść i pić, ale i odpoczywać. Aktualnie posługuję w takiej okolicy, gdzie nie ma zakładów pracy, więc ludzie muszą dojeżdżać wiele kilometrów i to za granicę, by tam móc zarabiać. Pracują, by godnie żyć, ale nie mają kiedy żyć, bo ciągle pracują. Do samej pracy muszą doliczyć lekko 5 godzin na sam dojazd. Kiedy wracają, nie mają siły i czasu na dalsze działania. Dziś praca pochłania nas bez reszty. Ciągle w niej jesteśmy. Trochę za sprawą mobilnej dostępności, telefonu, internetu. Jakoś zaburzyły się te proporcje. Odpoczynek w szabat poszukuje udziału w Bożym odpoczynku i pokoju, ale kiedy człowiek odmawia wypoczynku dla Boga, czyli adoracji, wtedy wchodzi w niewolę interesów. To są słowa papieża Benedykta. I to jest właśnie pytanie, do czego dąży człowiek, który odchodzi od spotkania z Bogiem? Chyba doszliśmy do miejsca, gdzie większość czynności wykonujemy z konieczności, a nie z miłości. Prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Z kolei pracoholikowi dobrze zrobi, jeśli uświadomi sobie, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Prawo jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania każdej społeczności ludzkiej. Ale Jezus proponuje niesamowite uproszczenie prawa. Proponuje jeden nakaz. Kochaj. Tylko czy my dobrze rozumiemy, czym jest miłość? Najlepiej nauczymy się jej w szkole miłości, którą jest Kościół. Szkoła ze swojego założenia zakłada popełnianie błędów i poprawianie ich, ale jednocześnie niesie ze sobą wzrost i rozwój. Faryzeusze tak zapatrzyli się w Pismo, że nie zauważyli, dla kogo ono powstało. Dziś jednak nie grozi nam taki faryzeizm. Dziś grozi nam takie zapatrzenie się w człowieka, że nie zauważamy ani Pisma, ani Boga. Nie zauważymy konieczności szabatu jako jednego z największych darów ludzkości. Bo szabat pochodzi od słowa sabaton i oznacza odpuszczać, zatrzymać się, zaprzestać. Jeśli nie będzie w naszym cyklu pracy zatrzymania się, to nawet nie zauważymy, że życie przeleciało nam przez palce. Wszystkie przekazania, cała nauka Jezusa jest dla człowieka, czyli po to, by pomagać mu żyć szczęśliwie, by mógł być dobrym człowiekiem i rozwijać się ku pełni życia w Bogu. A nie po to, by człowieka ograniczać i zniewalać.